Kochane dzieci, gdybyście takie malutkie, mniejsze trochę, to właśnie rodzice przynieśli was do kościoła i wtedy przyjęliście chrzest święty. Pamiętacie, kto był chrzczony w tej parafii Rączka do Góry? No trochę, nie tak, no właśnie, pięknie. Wówczas Pan Bóg uczynił was swoimi dziećmi i wezwał was, abyście żyły tak w jedności z Panem Jezusem. I za chwilę, żeby wam było cieplej, poświęcę was zimną wodą święconą, która was jeszcze bardziej przypomni was chrzest, czyli to, że jesteście dziećmi Bożymi. A Pan Jezus jeszcze raz wezwie was do jedności ze sobą. I ta jedność będzie najpełniejsza, gdy po raz pierwszy przyjmiecie Go w Komunii Świętej. Co ty masz w włosach? Fajnie. Oto jest cień, oto jest cień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Oto jest cień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy. Oto jest cień. Pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród sądzących do grobu. Witam was bardzo serdecznie. Tworzycie jedną piękną rodzinę, a jesteście tutaj i ze Skarżyska, i z Anglii, i z Warszawy, moje kochane dzieciaczki, z różnych stron. Tworzycie taką piękną rodzinę, która dzisiaj po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą. Przyszliście dzisiaj w towarzystwie swoich rodziców, których witam serdecznie, waszych dziadków, którzy zabiegani, niektórzy z was wszyscy troszczyli się o to, żeby ta dzisiejszy dzień wypadł pięknie. Przyjechali chrzestni wasi, też ich bardzo serdecznie witam. Zobaczcie, tam na chór, zobaczcie, tam na chórze jest. Wstańcie na chórze tam, pokażcie się, urocze panie. Więc widzicie, zobacz, kto tam jest na chórze? Wasze? Kto wasze? Nauczycielki, pięknie, z dyrektorką tam właśnie, o to chodzi. Dobrze, witamy, pozdrawiamy was. Wszystkich bardzo serdecznie, kochane dzieciaczki. Wspieraj swą mocą Ojca Świętego Franciszka, aby służąc z miłością Kościołowi i światu otwierał ludzkie serca na Chrystusa. Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Jezu, chlebie dający życie. Spójrz na ludzi, którzy w różnych częściach świata cierpią głód i są niesprawiedliwie traktowani. Udziel im siły do wytrwania i naucz nas wszystkich dzielić się z potrzebującymi. Boże nasz i Panie, obdarz swoim błogosławieństwem rodziców, kapłanów, katechetów, nauczycieli i wszystkich, którzy nam pomogli w przygotowaniu do pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.
miłosierny Ojcze, udziel nam, zgromadzonym tu dzieciom łaski, umiłowania Eucharystii, abyśmy przeżywali ją z wiarą i miłością w każdą niedzielę i święta. Panie wszelkiego życia, przyjmij do nieba naszych bliskich zmarłych i wszystkich, którzy odeszli z tego świata, obdarz ich radością wieczną. Umocnij nas zebranych dziś wokół Twego ołtarza i spraw, abyśmy do swoich domów zanieśli radość ze spotkania z Tobą w Eucharystii. Panie dobry jak Księże Proboszczu, mamy wielki zaszczyt podziękować w imieniu wszystkich rodziców oraz dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do serca swego. Dziękujemy Ci, Księże Proboszczu, że przeprowadziłeś nasze dzieci przez kolejny próg życia duchowego, jakim jest przyjęcie pierwszej Komunii Świętej. Dziękujemy za dzisiejszą modlitwę oraz Słowo Boże. Dziękujemy Pani Katechetce oraz siostrom pracującym w naszej parafii oraz księdzu Karolowi za trud i cierpliwość, czas i troskę poświęconą nam i naszym dzieciom. Każdy z nas pamięta nabożeństwo różańcowe, adwentowe, poświęcenie medalików i książeczek. Długo by jeszcze wymieniać czas, a wszystko po to miało to jeden cel, przygotować nasze dzieci na pierwsze przyjęcie Komunii Świętej. Dziękujemy dyrekcji naszej szkoły oraz wychowawcom za obecność i uczestniczenie w tak ważnym dla nas dniu. Dziękujemy również Panu organiście za piękną oprawę tego szczególnego dnia w życiu naszych dzieci. Za to wszystko mówimy Bóg zapłać. Wszystkie dzieci uścisną. Widzicie, uścisnijcie księdza Karola. Dzieci, uścisnijcie księdza Karola. Bardzo proszę. Wszystkie dzieci do księdza Karola. Uścisnijcie i możecie ten kosz rozpakować i co tam w nim to zjeść. Uścisnijcie go. Bardzo, kochane dzieci. Bardzo wam dziękuję, kochane dzieci.